Niemcy zostaną zaatakowane od wschodu, dojdzie tam do wojny domowej, a Niemiec będzie walczył przeciwko Niemcowi. Rosja uderzy na Stany Zjednoczone, a te nie będą mogły wspomóc walczącej Europy. Między innymi tak właśnie brzmi szokująca wizja przepowiedni Antoniego Johnsona. Dzisiaj przedstawia on właśnie tą przepowiednię. Wracam praktycznie do tej przepowiedni, arcyciekawej dzisiaj z punktu widzenia tego, co się dzieje na świecie, tego, że Rosja zaatakowała Ukrainę, jak to dalej będzie wyglądało, czy dojdzie do wybuchu III wojny światowej, konfliktu globalnego. Wracam do słynnej przepowiedni. Przepowiedni, wyobraźcie sobie, z XIX wieku. No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na grzywę dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj wracam do przepowiedni Antoniego Johanssona, czy Johanssona, tak, jak zwał, tak zwał, który żył praktycznie w XIX wieku. Dzisiaj wiele osób tak naprawdę wraca do jego wizji przepowiedni, ponieważ one stają się bardzo aktualne. No pamiętajmy, XIX wiek, a teraz to, co się dzieje, a więc inwazja Rosji na Ukrainę. No i właśnie, na początku cytowałem fragment tylko jego wizji przepowiedni, to co mówił, jest to ciekawe. Dzisiaj przedstawię właśnie całą jego wizję przepowiedni, zrobimy sobie też interpretację. No nieprawdopodobna sytuacja. No jeszcze kilka lat temu, jakby ktoś się pytał, czy zastanawiał, tak, czy dojdzie do wybuchu wojny, to każdy by się klepał w głowę. No tak, wojny mają, zawsze gdzieś tam ludzie walczą, jakieś zamachy terrorystyczne, no ale chyba nie dojdzie do wybuchu III wojny światowej, a teraz widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o Rosję, napaść Rosji na Ukrainę, sytuacja, gdzie Rosja grozi praktycznie całej Europie, całemu światu, że dojdzie do użycia broni nuklearnej, że Rosja jest w stanie użyć broni totalnej, ostatecznej. Natomiast właśnie, ten Anton Johansson rzeczony, to był jasnowidz, tak? No wiadomo, że on żył bardzo dawno, więc no nie było internetu, nie było telewizji, może gdyby żył w dzisiejszych czasach, to jego wizje by były bardziej popularne. Natomiast on właśnie przedstawiał swoją teorię na temat wybuchu III wojny światowej. Ta teoria, można powiedzieć, że ona gdzieś przeleżała w pieleszach, była zapomniana, a dzisiaj ona nabiera zupełnie innych barw, innego kolorytu. No i mówił w ten sposób właśnie ten no jasnowidz, ten mężczyzna. Znaczy on w ogóle był rybakiem, tak? To trzeba po prostu powiedzieć, zwykłym tak naprawdę rybakiem. Wiadomo, w tamtym czasie, kiedy on to mówił, to ludzie machali na niego ręką, to tak samo jak ja nagrywałem filmy na temat wizji przepowiedni już w 2017 roku, przed koronawirusem, przed tym, co się dzieje na świecie, to ludzie też się śmiali, no ale mają prawo. Natomiast tutaj właśnie ten rybak mówił w ten sposób. Niemcy zostaną zaatakowane od wschodu, dojdzie tam do wojny domowej, a Niemiec będzie walczył przeciwko Niemcowi. Rosja uderzy na Stany Zjednoczone, a te nie będą mogły wspomóc walczącej Europy. Nowa broń spowoduje w Ameryce huragany i zniszczone zostaną największe tamtejsze miasta. Tak właśnie mówił tutaj Johansson, tak brzmiała jedna z jego właśnie wizji przepowiedni. Te, które można praktycznie, przepowiednie, które można odnieść do czasów współczesnych, bo też były inne przepowiednie dotyczące wybuchu II wojny światowej, no ale dzisiaj postaram się przedstawić tą właśnie przepowiednię najbardziej aktualną. I teraz zobaczmy sobie, Niemcy zostaną zaatakowane od wschodu. Od wschodu, czyli praktycznie od naszej strony. No Polska raczej nie zaatakuje Niemiec, to jest oczywista sprawa, ale gdyby na przykład Rosja podbiła Ukrainę, następnie by gdyby Rosja podbiła Polskę i Rosja na przykład chciałaby dokonać podboju tutaj Niemiec. No właśnie, tutaj rzeczywiście mógłby być podbój ze strony właśnie wschodu. Dojdzie tam do wojny domowej, a Niemiec będzie walczył przeciwko Niemcowi. To jest szokująca sprawa. Ja bym powiedział w ten sposób, no w Niemczech mamy różne grupy etniczne, no ale one są raczej dobrze asymilowane, chyba jest 5 milionów Turków i tak dalej, natomiast może rzeczywiście, gdyby była jakaś sytuacja niebezpieczna, te poszczególne narodowości tak skrzyknęły się, dążyłyby do swoich dążeń niepodległościowych, może by była taka sytuacja, że Turcja byłaby skonfliktowana na przykład z Niemcami i tak dalej i Turcy, którzy mieszkają w Niemczech, wystąpiliby przeciwko Niemcom. Może byłaby sytuacja taka, że właśnie w Niemczech byłoby bardzo dużo uchodźców w związku z działaniami militarnymi i doszłoby do jakiegoś powstania. Natomiast tak, Niemcy zostaną zaatakowane od wschodu, tak, Niemiec będzie walczył przeciwko Niemcowi.
Rosja uderzy na Stany Zjednoczone, a te nie będą mogły wspomóc walczącej Europy. To też jest ciekawe, bo on to mówił, przecież on żył tak, od 1858 roku do 1909 roku. No to zobaczcie sobie, przecież wtedy nie było Unii Europejskiej, wtedy nie było NATO. A ten mężczyzna właśnie, ten rybak, zwykły, prosty tak naprawdę no chłop, mężczyzna, to przewidział, tak? No więc tutaj rzeczywiście jest teraz tak, że przecież Stany Zjednoczone są w NATO, Europa jest w NATO, także inne państwa na świecie. Cały czas tutaj, no, kiedy to nagrywam, to u władzy jest Biden, mówi, deklaruje, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że on będzie po prostu bronił, że atak na jednego sojusznika to jest atak na całe NATO. Natomiast gdyby właśnie Rosja prowadziła wojnę z Stanami Zjednoczonymi, wtedy Stany Zjednoczone broniłyby tak naprawdę swoich terenów, dbałyby o swoje bezpieczeństwo, zapomniałyby o reszcie członków tutaj NATO. Więc mogłaby być taka sytuacja. Rosja uderzy na Stany Zjednoczone, a te nie będą mogły wspomóc walczącej Europy, czyli Europa też miałaby brać udział właśnie w tych działaniach militarnych. To mogłoby wskazywać właśnie uwagę na to, że doszłoby do wojny totalnej, do wybuchu III wojny światowej. Rosja prowadziłaby działania militarne na wielu frontach, a więc prowadziłaby działania w Europie, a także zaatakowałaby Stany Zjednoczone. Tylko ja pytanie, jestem ciekaw, mam takie pytanie, czy Rosja byłaby tutaj, no, jakby miałaby posiłki, miałaby po prostu pomoc, na przykład Chin, oficjalną lub też mniej oficjalną. No bo przecież jest stare powiedzenie, tak? Chyba tam po prostu Hitler mówił, że przegrał po prostu wojnę, jedną z którychś tam wojn, bo prowadził działania na dwóch frontach. No więc tutaj Rosja uderzy na Stany Zjednoczone, a te nie będą mogły wspomóc walczącej Europy. Nowa broń spowoduje w Ameryce huragany i zniszczone zostaną największe tamtejsze miasta. Nowa broń to może być oczywiście, jak dla tego mężczyzny, który żył w tamtych czasach, to może być broń biologiczna, może to być broń atomowa, jeśli chodzi o użycie. Natomiast to też są teraz te bronie nowe, tak? Te po prostu, które mogą wpływać na przykład na zjawiska atmosferyczne, na zmianę pogody. To też po prostu może być kwestia właśnie, jeśli chodzi o huragany, użycie bomby atomowej, która może wybuchnąć, jeśli chodzi o oceany, jeśli chodzi o wody, która mogłaby spaść na dany teren. No i to jest przerażająca sprawa. Nowa broń spowoduje w Ameryce huragany i zniszczone zostaną największe tamtejsze miasta. Czyli tutaj mogłoby dojść do ataku nuklearnego, a więc Rosja wystrzeliłaby głowice nuklearne, które były nakierunkowane na największe miasta znajdujące się na wschodzie, na zachodzie Stanów Zjednoczonych, tak zwany West and East Stanów Zjednoczonych, USA. Nieprawdopodobna ta wizja. I on to właśnie wszystko mówił. Jeszcze raz przedstawię tą wizję. Niemcy zostaną zaatakowane od wschodu, dojdzie tam do wojny domowej, a Niemiec będzie walczył przeciwko Niemcowi. Rosja uderzy na Stany Zjednoczone, a te nie będą mogły wspomóc walczącej Europy. Nowa broń spowoduje w Ameryce huragany i zniszczone zostaną największe tamtejsze miasta. No ja też jestem ciekaw, jak tutaj wyglądała ta kwestia, na przykład, że Niemiec będzie walczył przeciwko Niemcowi, czy to jest dosłowna interpretacja. No bo wiadomo, jeśli chodzi o te na przykład mniejszości narodowe, one są zasymilowane i tak dalej, nie ma tutaj już problemu. Czy to jest kwestia właśnie tego, że ten naród niemiecki będzie tak podzielony na przykład co do działań, co do tego po prostu, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Nieprawdopodobna ta wizja, tym bardziej ona jest szokująca w kontekście tego, co teraz się dzieje. Przecież Rosja grozi, tak mówi, że na przykład jeżeli inne państwa będą dozbrajać Ukrainę, to Rosja odpowie militarnie, że Rosja może zaatakować też inne państwa. Są wizje przepowiednie, chociażby te jasnowidza Jackowskiego, które mówią o tym, że Rosja nie poprzestanie na Ukrainie, że Putin ma większy apetyt, chce dokonać podboju także innych państw. No i tutaj właśnie ta sytuacja, że tutaj Rosja mogłaby prowadzić działania i w Europie, i działania, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Czyli ten konflikt, jeśli chodzi o Ukrainę, on by się rozszerzył o kolejne państwa. Niezwykła rzecz. No na pewno ten rybak Anton Johansson, kiedy to powiedział w XIX wieku, jak żył, tak, w XIX, tam na początku jeszcze XX wieku, no to pewnie wszyscy popukali się w głowę, powiedzieli, to jest jakiś człowiek niepoważny, tak? Natomiast dzisiaj jego proroctwa, jedna z jego wizji przepowiedni, coraz bardziej ona nabiera tutaj sensu, coraz bardziej nabiera ona sensu. Ja pamiętam też takie, przedstawiałem przepowiednie, które mówiły o tym, że dojdzie do samozagłady świata.
kuli ziemskiej poprzez zjawiska naturalne przed 2030 rokiem, że ludzie do tego doprowadzą, tak, że dojdzie właśnie, że nie będzie możliwe życie na Ziemi poprzez zmianę klimatu warunków, ale one nie będą spowodowane naturalną koleją rzeczy, tylko będą spowodowane czynnikiem ludzkim. No to oczywista sprawa, na przykład użycie broni nuklearnej, gdyby nawet taka broń nuklearna została zrzucona na największe miasta w Stanach Zjednoczonych, tak? Te głowice nuklearne, one będą mieć skutki też na atmosferyczne na cały świat, a więc na pogodę, na atmosferę, na zmiany klimatyczne. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, na temat właśnie tutaj tego jasnowidza, no dzisiaj już praktycznie z perspektywy czasu można powiedzieć, norweskiego rybaka Antonego Johanssona, który właśnie powiedział w ten sposób. Tutaj też mówił, że ten konflikt rozpocznie się od inwazji Rosji na Turcję i Persję. Przecież Turcja jest jednym z członków NATO, trzecią siłą militarną, jeśli chodzi o NATO. Sam Jasnowidz Jackowski mówił, że może przyjść kontrodpowiedź ze strony właśnie Turcji. Jeżeli na przykład Rosja zdecydowałaby się na jakieś działania straszne, to Turcja by wystrzeliła rakiety. No właśnie, oczywiście wystrzeliłaby rakiety na Rosję. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grzew dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy film. Pozdrawiam, trzymajcie się.